OpenAI wypuściło własną wyszukiwarkę ChatGPT Search, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki korzystamy z internetu. Czy to koniec Google i tradycyjne wyszukiwarki odejdą w zapomnienie? Nie traćmy czasu i zobaczmy, co potrafi nowy ChatGPT Search. Jak zacząć korzystać z funkcji ChatGPT Search? Nowa funkcja jest dostępna na stronie chatgpt.com, a także w aplikacjach na komputery i urządzenia mobilne. Użytkownicy płatnej wersji ChatGPT Plus oraz Team mają już dostęp, a wkrótce funkcja będzie dostępna dla wszystkich. Aby skorzystać z ChatGPT Search, wystarczy w selektorze modeli wybrać model 4o lub 4o Mini, a następnie kliknąć odpowiednią ikonę przy wpisywaniu prompta, by ChatGPT natychmiast przeszukał internet w poszukiwaniu odpowiedzi. Funkcja wyszukiwania w internecie może również uruchomić się automatycznie na podstawie treści danego prompta, czyli polecenia, które wpisujemy w oknie ChatGPT. Sprawdźmy teraz na przykładach, co potrafi nowa funkcja ChatGPT Search. Przykład pierwszy. Aktualne wiadomości. Zapytajmy, jakie są najnowsze wiadomości technologiczne. ChatGPT Search przeszuka internet i poda nam skrót najważniejszych informacji, takich jak najświeższe premiery sprzętu czy odkrycia naukowe, wraz z linkami do źródeł. Nie musimy już przeglądać wielu stron. Wszystko mamy w jednym miejscu. Przykład drugi. Prognoza pogody. Potrzebujesz wiedzieć, jaka będzie pogoda na weekend? Zapytaj, jaka będzie pogoda w Gdańsku w najbliższą niedzielę. Otrzymasz aktualną prognozę z temperaturą, szansą opadów i innymi szczegółami. Plus linki do serwisów pogodowych. Szybko i wygodnie. Przykład trzeci. Wyniki sportowe. Interesujesz się sportem? Sprawdźmy, z kim grała ostatni mecz FC Barcelona i jak się on zakończył. ChatGPT Search dostarczy Ci wynik meczu, strzelców bramek, a nawet linki do relacji i analiz pomeczowych. Przykład czwarty. Notowania giełdowe. Śledzisz rynki finansowe? Zapytaj, jakie są aktualne notowania akcji CD Projekt. Otrzymasz najnowsze informacje o kursie akcji, zmianach procentowych oraz linki do wykresów i analiz finansowych. Przykład piąty. Lokalne informacje. Szukasz miejsca na kolację? Zapytaj. Poleć dobre włoskie restauracje w Rzeszowie. ChatGPT przedstawi listę polecanych miejsc z adresami, ocenami i linkami do recenzji. Planowanie wyjścia nigdy nie było prostsze. Wypróbujcie nowe funkcje ChatGPT Search i dajcie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. Co to oznacza dla Google i innych wyszukiwarek? Czy ChatGPT może je zastąpić? Wyobraźcie sobie, że nie musicie już wpisywać skomplikowanych fraz i przeszukiwać dziesiątek stron. Zamiast tego prowadzicie naturalną rozmowę i otrzymujecie dokładnie to, czego potrzebujecie. To prawdziwa rewolucja. Wyszukiwarki nigdy już nie będą takie same. Tradycyjne metody mogą wkrótce ustąpić miejsca inteligentnym asystentom, takim jak ChatGPT Search. Weryfikacja źródeł. Ważne jest też to, że ChatGPT Search dba o wiarygodność informacji. Przy każdej odpowiedzi otrzymujemy linki do źródeł, co pozwala nam szybko zweryfikować dane i dowiedzieć się więcej. Dodatkowo użytkownicy mogą sami przejrzeć linki do artykułów czy raportów, co zwiększa przejrzystość i umożliwia dokładniejsze zagłębianie tematu. To szczególnie ważne, gdy korzystamy z informacji w celach naukowych czy zawodowych, gdzie wiarygodność jest kluczowa. Podsumowanie. Podsumowując, ChatGPT Search to całkowicie nowa funkcja, która może zmienić to, jak korzystamy aktualnie z internetu. Dzięki możliwości wyszukiwania informacji w czasie rzeczywistym, dostarczania najnowszych wiadomości, prognozy pogody, wyników sportowych, notowań giełdowych czy lokalnych rekomendacji, ChatGPT Search łączy sztuczną inteligencję z aktualnymi danymi, upraszczając i przyspieszając cały proces wyszukiwania. To krok w stronę bardziej inteligentnych i wygodnych metod znajdowania informacji.
Warto dodać, że niektóre z rozwiniętych modeli OpenAI już dawno miały dostęp do internetu, ale teraz wzniosło się to na zupełnie inny level. Co o tym sądzicie? Czy ChatGPT Search faktycznie zrewolucjonizuje wyszukiwanie informacji w internecie? A może jest to przereklamowana i słaba funkcja? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć na temat nowych funkcji ChatGPT, zapraszam do pozostałych odcinków na moim kanale. Oglądaliście odcinek z serii AI na kanale Techia, w której dzielę się ciekawostkami i narzędziami związanymi ze sztuczną inteligencją. Cześć, subskrybuj!